Dzień z Republiką, Marcin Bąk. Witam się z Państwem po raz ostatni w dniu dzisiejszym. Naszym gościem jest zapowiadany poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Michał Jach. Witam serdecznie pana posła. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pozdrowienia, pozdrawiam ze Stargardu koło Szczecin. Co słychać na Pomorzu Dalekim? No, przygotowujemy się do świąt. Zimy nie ma już dzisiaj. U nas się wszystko od wczoraj zaczęło rozpuszczać, na Mazowszu płynie ten cały śnieg. Także święta zapowiadają się mokre. Panie pośle, ja chciałem sięgnąć do no już pewnej historii najnowszej politycznej, do afery GetBacku. Pamięta pan poseł tę sprawę? Tak, oczywiście. Wyprowadzono gigantyczne pieniądze. Ale ta sprawa jest jakby zapomniana. W tej chwili ona zniknęła z przestrzeni medialnej. Nie dyskutują o tym politycy, nie dyskutują komentatorzy polityczni. Jak pan sądzi, czy będzie to jedna z tych afer o korzeniach w III RP, które no po prostu znikną ze sceny publicznej? Trudno, pieniądze przepadły. Nie mówimy nic o tym. Czy ona będzie miała jakiś ciąg dalszy? Nie wiem, panie redaktorze. No, raczej jestem pesymistycznie do tego nastawiony, bo w moim przekonaniu jest bardziej złożona i skomplikowana niż inne, które już, że tak powiem, historia na nich, że tak powiem, zamknęła pamięć i o których pan wspominał. Widzowie naszej stacji będą mogli się zapoznać jutro z częścią przynajmniej pytań, być może także częścią odpowiedzi na te pytania związane z aferą GetBacku w filmie Sylwestra Latkowskiego. Wszystkie chwyty dozwolone, afera GetBack, ten film u nas jutro o godzinie 20:10. Na pewno warto go obejrzeć, warto się zastanowić nad naszą historią najnowszą, bo to już jest historia dotycząca rzeczywistości politycznej. Na pewno będę oglądał. Rzeczywistość polityczna to także wybory, przesilenia na scenie politycznej. Dwie kadencje Prawa i Sprawiedliwości, ta druga dobiega powoli do końca. No i jak wyglądają zdaniem pana posła perspektywy na trzecią? Jeśli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to on jest zdania, że ta trzecia kadencja jest w zasięgu Prawa i Sprawiedliwości. I jak pan na to wszystko patrzy? Całkowicie zgadzam się z panem prezesem i nie tylko dlatego, że to mój prezes, ale obiektywna ocena dokonań i pracy i tego wszystkiego, co się zdarzyło w ostatnich 7 latach, pokazuje, że Polska przeżyła skok jakościowy, zarówno w zakresie gospodarczym, organizacyjnym, funkcjonalnym. Korupcja jest w tej chwili w Polsce, właściwie Polska należy do państw o bardzo niskim poziomie korupcji. Polska należy do państw o najniższej przestępczości w Unii Europejskiej. Także są niewątpliwe obiektywne dokonania. Bezrobocie w czołówce państw światowych. Jeśli chodzi o inflację, też wyglądamy bardzo dobrze. A przecież jesteśmy niezwykle zaangażowani, co kosztuje i wysiłek, i pieniądze w tej wojnie brutalnej niezwykle na Ukrainie. Także dokonań mamy wiele. Tylko największy problem, jaki jest przed nami, to właściwe przedstawienie, przypomnienie Polakom tego wszystkiego, czego doświadczyli w ostatnich 7 latach. I ja nawet niekoniecznie uważam, że warto powtarzać, co to było za czasów Platformy Obywatelskiej, ale ważniej, bo ludzie oczekują, nie tylko młodych ludzi, to, co było 7 lat temu, to prawie tak jak, nie wiem, czasy średniowiecza albo jeszcze dalej, tak na to młodzi patrzą. Dlatego trzeba w moim głębokim przekonaniu, i będziemy to robić, pokazać, co zrobiliśmy przez te 7 lat i mówić, co będziemy robić w przyszłości. Co jeszcze chcemy zrobić w kolejnych latach jako kontynuację tych 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to
Tylko trzeba się z tym przebić do świadomości Polaków, bo opozycja... A no właśnie, panie pośle, bo wymienił pan ileś punktów, które można zaliczyć na plus ekipie Zjednoczonej Prawicy sprawującej rządy drugą kadencję. To są pewne fakty, ale pan się o tych faktach nie dowie, jeżeli będzie pan oglądał TVN, jeżeli będzie pan czytał Gazetę Wyborczą, czy wchodził na portale związane z opozycją. Tam obraz Polski, polskiej polityki, polskiej gospodarki jest zupełnie inny. A to są media, które mają stałą widownię, czy stałych czytelników rzędu wielu milionów ludzi. To są nasi rodacy, którzy czerpią wiedzę wyłącznie lub prawie wyłącznie z takich właśnie źródeł. No i to się przekłada na sondaże, na skalę poparcia. Jednak opozycja, partie opozycyjne mają to wsparcie dość duże. No i tutaj losy wyborów się ważą. Oczywiście, no, panie redaktorze, no, świadomość władzy czy siły oddziaływania mediów mam pełną. Viktor Orban powiedział niedawno premierowi Morawieckiemu, pan premier o tym wspomniał nam kiedyś, nie tak dawno, że gdyby on dla obywateli zrobił tyle, co wy zrobiliście dla Polaków, mówił do premiera Morawieckiego, mówi, to ja bym miałbym 80% poparcia w państwie. To świadczy a to jest bardzo doświadczony przecież polityk. To jest polityk, który wie, co mówi i wie, jak wygrywać wybory. To powiedział. No, dlatego ja już w pierwszej swoim wystąpieniu powiedziałem, że naszym głównym zadaniem jest dotrzeć do Polaków. I do tych, którzy nie stanowią tego tak zwanego żelaznego elektoratu Platformy Obywatelskiej. Czyli to jest gdzieś około... No, powiedzmy, do 20% Polaków. To są tacy, choćbyś im mówił, że PiS przyniósł złoto i pokazywał to złoto na stole, to on by mówił, że to jest miedź albo nie wiem, albo zło. Dlatego też my musimy dotrzeć do tych Polaków, którzy nie są ślepo zapatrzeni w tą propagandę TVN-u, Gazety Wyborczej i im podobnych mediów. Dlatego musimy zrobić to, żeby Polakom pokazać. Zrobiliśmy już, zobaczcie, tyle, ale chcielibyśmy zrobić jeszcze więcej. To, panie redaktorze, wymaga wielkiej pracy. Ja mogę się pochwalić, z czego jestem niezwykle dumny, bo w czasie, gdy w moim mieście, Stargardzie, w województwie zachodniopomorskim, gdzie Platforma właściwie dominuje, podczas wizyty pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego we wrześniu tego roku, w moim okręgu, jestem pełnomocnikiem okręgu stargardzkiego, i zaprosiłem osobiście wszystkich wójtów, burmistrzów z całego naszego okręgu i na to spotkanie z panem prezesem przyjechało prawie 70% wójtów, burmistrzów i starostów z 9 powiatów województwa zachodniopomorskiego. Przyjechali, a chcę powiedzieć, że my w całym województwie mamy tylko 3 pisowskich wójtów, burmistrzów, proszę, jednego, 2 wójtów i starostę. No więc przyjechali ludzie na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, więc można do tych do tych ludzi, którzy dotychczas na nas nie głosowali, czy nie są od nas z Prawa i Sprawiedliwości, można w jakiś sposób dotrzeć. Tylko trzeba im rzetelną informację przekazać. Trzeba do nich mówić, no porównaj, jak było 7 lat temu i porównaj, jak jest dzisiaj. I nie mówmy, że Platforma nic nie robiła, że to, bo to nie ma sensu. Bo to wtedy opozycja mówi, a wy to. Trzeba im mówić. Ja to powtarzam trochę już po raz... Już u pana 4 raz to mówię, że trzeba o tym mówić, bo to jest niezwykle istotne i nie każdy tak uważa jak ja, że trzeba mówić pozytywnie, a to, co ci z Platformy robili, to nie ma co do tego wracać. No, znaczy nie, trzeba przypominać, to jest. Tylko dla mnie, dla polityka,
to jak ktoś mi się zapyta, to ja oczywiście muszę wiedzieć, co było złego. Natomiast wychodzę z przesłaniem pozytywnym. Zrobiliśmy to i zrobimy jeszcze więcej. Panie pośle, kolejna sprawa, o którą chciałem spytać, bo my tu rozmawiamy o sondażach, o poparciu dla tej czy drugiej partii, a toczy się wojna, 300 dni już jej minęło, toczona przez Ukrainę wojna obronna przeciw rosyjskiej napaści. Polska jest zaangażowana na różne sposoby w tą wojnę, w różnych płaszczyznach, w różnych obszarach, także nasi obywatele walczą, to nie jest tajemnica dla nikogo, walczą i giną. Mamy ciągle informacje o tym na wschodzie Ukrainy. I to nie jest do końca uregulowane prawnie. Tak, tutaj nasze przepisy prawne dość rygorystycznie ograniczają możliwość walki obywatela polskiego w siłach zbrojnych innych państw. Wpłynął w tym tygodniu pewien projekt zmieniający te kwestie. Jak pan się na ten projekt, na tą zmianę zapatruje, na same przepisy, ale także na szansę wprowadzenia tych przepisów w Polsce, na ewentualne stanowiska innych klubów w tej kwestii? Panie redaktorze, ja myślę, że będzie powszechne poparcie, bo udało się pewne sprawy związane właśnie z pomocą Ukrainie, udało się przeforsować i to jednogłośnie, przepraszam, prawie jednogłośnie, bo zawsze jest kilku posłów z takiej małej partyjki, którzy no raczej są chętnie, by Putinowi znieśli sankcje, ale generalnie te największe partie opozycyjne głosowały tak samo jak i my, więc jest szansa, że również w taki wszyscy razem, bo to też jest istotne, żeby nie tylko zwykłą większością wygrać, ale żeby było powszechne poparcie, bo to jest jakby sygnał dla wszystkich tych ludzi, którzy walczą w jakże słusznej sprawie na Ukrainie, że będą mieli poparcie od wszystkich polityków. To jest istotne. No, cieszy mnie to, że pewne sprawy właśnie związane z pomocą Ukrainie idą tak, że wszyscy są za, chociaż jestem głęboko przekonany, że gdyby to w tej chwili, że w czasie wybuchu tej agresji na Ukrainę, gdyby rządziła Platforma Obywatelska, to byłoby już dawno po wojnie, już biznes by między Zachodem a Rosją by trwał, business as usual. Chciałbym tutaj się odwołać do pana posła, no własnej wiedzy i doświadczenia, bo jest pan byłym żołnierzem, oficerem w stanie spoczynku, tak? Tak się chyba określa pana obecny status. Tak, w stanie spoczynku. I oczywiście nikt nie wie tak naprawdę, co stanie się za kilka miesięcy, jak ta wojna się zakończy, ale pan również ocenia tą sytuację okiem fachowca, okiem człowieka, który wie więcej niż zwykli cywile. Tam odnosimy wrażenie, tak jakby Rosja powtarzała pewne schematy, te najgorsze schematy znane z poprzednich wojen i Związku Radzieckiego, i jeszcze Rosji carskiej, niektóre fatalne rozwiązania. Czy to znaczy, że myśl rosyjska, wojskowa jest tak odporna na zmiany, nie uczy się? Z czego to wynika? Panie redaktorze, no przede wszystkim w Rosji i za cara, i za komunizmu, i obecnie tego nikt co prawda nie powiedział, ale dalej obowiązuje zasada. Ludzi u nas mnogo. Mnogo. Czyli ludzie nie mają żadnej wartości. Sprzęt się liczy, ludzi u nas mnogo. I to obowiązywało. Ponadto po czasach komunistycznych w Rosji, w Federacji Rosyjskiej nadal obowiązuje selekcja negatywna. To znaczy awansują, ja to obserwowałem, przecież w tych czasach służyłem w armii, w Wojsku Polskim, więc widziałem, jak to się dzieje i obserwowałem w sowieckiej armii. Więc awansują według tej zasady komunistycznej. Głupi, mierny, ale wierny. I jeszcze 2-3 lata temu
gdy w różnych mediach czy na konferencjach debatowano na temat tak zwanej doktryny wojennej, tak zwanej doktryny Gierasimowa, czyli opracowanej przez szefa sztabu generalnego Federacji Rosyjskiej Gierasimowa, to jak ja przeczytałem tą strategię Gierasimowa i tam nic nowego nie było. Tam nie było żadnej myśli nowatorskiej, żadnej koncepcji współczesnej prowadzenia wojny. Tam było wsio równo, przewaga taka, potrzeba, oni przewagę, trzeba jak największą przewagę zdobyć i masą zniszczyć. Do tego... A tu wejdę na chwilę w słowo, panie pośle, bo przywołał pan tą maksymę, rzeczywiście powtarzaną wielokrotnie przez Rosjan, o tym, że mają dużo ludzi, sprzęt się liczy, ludzie się nie liczą, ale jak patrzymy na doniesienia z Ukrainy, to można odnieść wrażenie, że i z tym sprzętem jest kiepsko. Ilość strat niebojowych, i to źródła rzetelne zachodnie mówią bezwzględnie, jest ogromna w porównaniu z analogicznymi wojnami prowadzonymi w stylu natowskim, w stylu amerykańskim. Ilość sprzętu po prostu porzuconego, wydanego w ręce przeciwnika jest ogromna, że nie ma odpowiedniego serwisu, ten sprzęt nie jest ewakuowany i Ukraińcy mówią, całe bataliony już możemy tworzyć ze zdobycznego sprzętu. Najpierw to chciałem panu pogratulować tego języka wojskowego. Widzę, że pan to bardzo ładnie... Staram się bardzo uważnie komentatorów tutaj śledzić. Panie redaktorze, to jest państwo absolutnie... Państwo, które absolutnie nie można powiedzieć, że to jest super nowoczesne czy nawet nowoczesne. To jest państwo zacofane pod każdym względem organizacyjnym, zarządczym. Tam... Oparte jest wszystko na sprzedaży, wszystkiego, co można sprzedać jak najtaniej. Po tylu latach nie potrafili stworzyć żadnej nowoczesnej technologii. Przed wojną chwalili się, jakie to mają nowoczesne rakiety, jakie to mają nowoczesną broń, jakie to mają czołgi nowoczesne i tak dalej, i tak dalej. Jak przyszło co do czego, do wojny, która jest najlepszym sprawdzianem, najlepszym sprawdzianem wyszkolenia wojsk, tej wartości bojowej żołnierzy, jakości sprzętu wojskowego, to ta wojna zweryfikowała to natychmiast praktycznie do najniższego, jaki możliwy poziom. Poziom wyszkolenia żołnierzy jest zerowy. O tym świadczy to, co pan powiedział, że brak logistyki, brak poszanowania sprzętu, brak świadomości, że sprzęt gwarantuje ci przetrwanie na polu walki i zwycięstwo. A każdy, żołnierze są traktowani jako mięso armatnie, więc w ogóle ich nie interesuje wynik walki. On jest zainteresowany tylko tym, żeby coś ukraść i wysłać żonie czy matce gdzieś tam na Syberii, czy nie wiem, czy pod Uralem. A tutaj przetrwać, żeby go ten oficer nie zastrzelił, albo żeby oficer nie kazał mu iść jako takie sprawdzenie obecnością, czyli że razwiedka bojem. Razwiedka, tak, o proszę bardzo, no coraz większe uznanie, panie redaktorze, ode mnie. Dziękuję. I to powoduje, że wartość bojowa tych żołnierzy jest po prostu znikoma. Jak za nimi stoi oficer z pulamiotem, z karabinem maszynowym, czy jakiś kordon, który pilnuje, no to idzie do przodu, jak nie, to porzuca to i szuka dziury, żeby przetrwać kolejną nawałę, jeszcze jeden dzień, napić się wódki i jakoś... Ale niestety przetrwać. Ta masa wciąż trwa i mimo, że nie radzi sobie kompletnie z wojną, to z wojny zrezygnować szefostwo tej masy bynajmniej nie chce. To nie jest dobry prognostyk na nadchodzące miesiące. Panie pośle, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej stacji, za wszystkie uwagi, komentarze. Przy okazji pozwolę sobie złożyć życzenia na nadchodzące święta. Wszystkiego najlepszego, Bożych, dobrych, błogosławionych świąt życzę panu. Również błogosławionych świąt dla pana, ale i dla telewizji, całej telewizji Republika, bo być może już nie będę miał okazji. Wszystkiego najlepszego w nowym roku również. Bardzo dziękuję. Pan poseł Michał Jach był naszym gościem. Ja bardzo również dziękuję państwu za uwagę. O godzinie 15:00, jak co dzień, koronka do miłosierdzia Bożego. Marcin Bąk, do zobaczenia.